Agaima Sobala w 1421 odcinku M jak miłość udowodni. Że nie potrafi zatrzymać tajemnicy dla siebie. Julka Joanna Kuberska w poprzednich odcinkach M jak miłość. Wykonała test ciążowy, co nie umknęło uwadze kelnerki. Poprosiła ją, aby nie wspominała o tym zajściu Pawłowi. Rafa Mroczek nieskutecznie. W 1421 odcinku M jak miłość dziewczyna wygada się. Jak zareaguje Zduński? Czy Julka potwierdzi, że jest z nim w ciąży? Zawirowania u Julki i Pawła w ostatnich odcinkach serialu M jak miłość przybrały rozmiar tornada. Zakochani przestali dogadywać się na każdym poziomie, od przyjaźni po miłość. A kłótnie o sprawy codzienne i wspólną przyszłość zagościły u nich na stałe. To przykra wiadomość dla wszystkich widzów M jak miłość, którzy szczerze im kibicowali. W 1421 odcinku M jak miłość sytuacja nie ulegnie poprawie. Ryszak wciąż będzie odmawiać kontaktu z Pawłem, a nawet zaprze się. Aby nie wracać do pracy w bistro Kingi Katarzyna Cichopek. Ostatnio Aga odkryła, że przełożona wykonała test ciążowy. Podczas kobiecej rozmowy próbowała namówić Julkę. Aby powiedziała o wszystkim Zduńskiemu, ale blondynka zakazała mówić mu cokolwiek. Szczególnie, że wynik wyszedł negatywny. Lipska kelnerka w 1421 odcinku M jak miłość. Nie posłucha i wszystko wypapla byłemu chłopakowi dziewczyny. Paweł natychmiast skonfrontuje się z nią w bistro, żądając wyjaśnień. Nie jestem w ciąży. To był fałszywy alarm. Co za szczęście. Mogłam wpakować się w związek z facetem, który mnie nie kocha. To nie tak, Julka. Przecież wiesz, jaka jesteś dla mnie ważna. Ważna? Widzisz, nawet teraz nie przechodzi ci to przez gardło. Chcę, żebyśmy ustalili sobie jedno. Wróciłam tu na prośbę Kingi, ale jeśli będziesz mnie nachodził, to zrezygnuję z tej pracy, przysięgam. Czy Zduński w 1421 odcinku M jak miłość potraktuje jej słowa poważnie?
Julka już nie ma ochoty dłużej być z kimś, dla kogo nie jest numerem jeden na liście priorytetów. Powrót do M jak miłość Kati zniszczy obecny związek Pawła. A wydawało się, że Julka jest coraz bliżej rozkochania w sobie chłopaka. Który po bolesnym rozwodzie z Alą Olga Frycz długo bronił się przed kolejnym uczuciem. W 1416 odcinku M jak miłość Katia wyzna Kalinie Karolina Sawka. Że jej ojciec Otar David Gamcemlidze w końcu zgodził się. By studiowała w Warszawie i właśnie dlatego znów jest w kraju. Ale prawda okaże się zupełnie inna. Bo w 1416 odcinku M jak miłość była żona Pawła przyzna się, że jest w nim zakochana. Chcesz wiedzieć dlaczego naprawdę wróciłam? Zakochałam się w tobie. Powie otwarcie. Co więcej Guzinka zacznie go przekonywać, że jego związek z Julką to farsa. Spójrz mi w oczy i powiedz, że ją kochasz. Ok, mnie możesz oszukiwać. Planując rodzinę z kimś kogo nie kochasz. Ich rozmowę usłyszy Julka, która w 1416 odcinku M jak miłość wspomni Pawłowi o tym. Że chciałby mieć z nim dziecko. Kryszakówna zacznie podejrzewać, że jest w ciąży. Zrobi nawet test ciążowy. Wynik rozwieje jej wszystkie wątpliwości. A słowa Kati uświadomią Julce, że Paweł nigdy nic poczuje do niej tego, co ona do niego. Julka już nic więcej nie może zrobić. Z uczuciami się nie wygra. One albo są, albo ich nie ma. Kiedy Julka podsłuchuje rozmowę Pawła z Katią, to jest gwóźdź do trumny. To już nie jest smutek. To już jest poirytowanie. Zdenerwowanie i też takie bezpłciowe zachowanie Pawła wobec tego wszystkiego. Powiedziała Joanna Kuberska w kulisach serialu M jak miłość. Jak w 1416 odcinku M jak miłość Paweł zareaguje go dowie się o miłości byłej żony. Rafał Mroczek w kulisach serialu M jak miłość uchylił rąbka tajemnicy. Wyznanie Kati o miłości do Pawła bardziej go bawi niż bierze to na serio. On ją traktuje z pełną sympatią, ale jako znajomą, koleżankę. Zawsze tak jest, że jak coś stracimy to doceniamy tą wartość. Paweł walczy o Julkę, żeby sobie kolejny raz nie móc nic zarzucić.
że było obojętny, nie zrobił tyle, ile trzeba było, przyznał. Miłosny atak, który w 1416 odcinku M jak miłość Katia przypuści. Na Pawła nie skończy się tylko na jednym wyznaniu. Była żona z Duńskiego bardzo się postara, by jej ukochany nie był z Julką. Katia chyba nie ma dosyć uganiania się za Pawłem. To jest taka postać, która nie poddaje się tak łatwo. Jest zazdrosna i chciałby, żeby tak się stało, by Paweł i Julka się rozstali jak najszybciej. W 1422 odcinku M jak miłość do Warszawy znów przyjedzie Basia. Z lotniska odbierze ją Paweł i od razu będzie musiał tłumaczyć się z rozstania z Julką. Dziewczynka będzie bowiem zaniepokojona tym, że już ze sobą nie mieszkają. Zduński pokrętnie opowie dziewczynce całą historię, a ona postanowi działać. W M jak miłość Basia uratuje nowy związek Pawła. Jak? W 1422 odcinku M jak miłość nastolatka wymknie się do bistro za rogiem, by osobiście pomówić z Julką. Basia zdradzi własną matkę i opowie Kryszakównie o tym, jakie świństwo wyrządziła Pawłowi. Choć to nie była nigdy dla Julki tajemnica, dopiero teraz zacznie rozumieć zachowanie Zduńskiego. Nastolatka uświadomi jej, że Paweł zawsze marzył o prawdziwej. Kochającej się rodzinie, a zdrada Ali dosłownie rozerwała mu serce. Jeszcze tego samego dnia Julka zgodzi się wyciągnąć do Pawła rękę na zgodę. Sama do niego zadzwoni i zaproponuje, by od czasu do czasu spotkali się na kawie. Myślicie, że coś jeszcze z tego będzie?